Przystępujemy do punktu 8 porządku obrad, mianowicie rozpatrzenie projektu wraz z autopoprawką i podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu tomaszewskiego na rok 2014. I bardzo proszę panią kierownik referatu budżetu, panią Elżbietę Krawczyk. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie starosto, szanowni goście zaproszeni. Zarząd powiatu przygotował pod obrady dzisiejszej sesji projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie wraz z autopoprawką. Projekt ten był omawiany na wszystkich komisjach stałych Rady Powiatu. Zanim przedstawię jego treść, powiem kilka słów uzasadnienia. Przedłożony projekt uchwały wraz z autopoprawką wynika między innymi ze zwiększenia dochodów budżetu powiatu o 388 200 zł, w tym 385 000 spływów ze strefy płatnego parkowania, 3200 zł spływów ze sprzedaży w zarządzie dróg powiatowych samochodów jak Panda i jednocześnie zwiększenie po stronie wydatków tych środków. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o 242 560 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu IKAR, który będzie realizowany przez zespół szkół ponadgimnazjalnych numer 2. Projekt ten będzie realizowany w cyklu dwuletnim, w roku bieżącym i w roku następnym. Całość projektu to kwota 372 876 zł. Jednocześnie zmniejszenie dochodów o kwotę 506 260 zł w Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych numer 2 w związku z rozwiązaniem umowy z firmą Roldrop na sprzedaż i dostarczanie posiłków regeneracyjnych. I jednocześnie zmniejszenie tych środków po stronie wydatków. Dalej, przemieszczenia dotacji celowej zgodnie z decyzją wojewody łódzkiego z dochodów bieżących na dochody majątkowe kwoty 58 tysięcy w celu uzupełnienia środków na zakup samochodu specjalnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i jednocześnie również umieszczenie tych środków po stronie wydatków. Dalej, ze zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 25 365 zł otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na zlecenie opracowania uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Budziszewice i gminy Ujazd. Dalej, ze zmniejszenia kwoty 300 tysięcy w zadaniu inwestycyjnym termomodernizacja budynku 3 LO po zakończonym przetargu. Teraz odczytam projekt uchwały wraz z autopoprawką. Uchwała Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu tomaszewskiego na rok 2014. Tu następuje podstawa prawna i paragraf pierwszy. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę ogółem 714 125 zł zgodnie z tabelą numer 1. Paragraf numer 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę ogółem 584 260 zł zgodnie z tabelą numer 1. Paragraf 3. Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w wysokości 105 198 633 zł zgodnie z tabelą numer 1, w tym dochody bieżące w kwocie 99 578 607 zł. Dochody majątkowe w kwocie 5 620 026 zł. Paragraf 4. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę ogółem 1 232 466 zł zgodnie z tabelą numer 2. Paragraf 5.
zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę około 1 102 601 zł zgodnie z tabelą numer 2. Paragraf 6. Zwiększa się wydatki bieżące na zadania własne o kwotę 1 074 466 zł zgodnie z tabelą numer 4. Paragraf 7. Zmniejsza się wydatki bieżące na zadania własne o kwotę 744 601 zł zgodnie z tabelą numer 4. Paragraf 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 158 000 zgodnie z tabelą numer 6. Paragraf 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 300 000 zgodnie z tabelą numer 6. Paragraf 10. Przemieszcza się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innymi zadaniami zleconymi ustawami w kwocie 58 000 zgodnie z tabelą numer 9. Paragraf 11. Ustala się wydatki ogółem budżetu na rok 2014 w wysokości 110 004 585 zł zgodnie z tabelami numer 2 i numer 3, w tym wydatki bieżące w kwocie 96 760 600 zł zgodnie z tabelą numer 3. W tym wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 2 ustawy o finansach publicznych zgodnie z tabelą numer 5. Wydatki majątkowe w kwocie 13 244 579 zł zgodnie z tabelami numer 3 i numer 6. Paragraf 12. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innymi zadaniami zleconymi ustawami w 2014 roku zgodnie z tabelami numer 8 i numer 9. Paragraf 13. Dokonuje się zmian w załączniku numer 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2014. Paragraf 14. Dokonuje się zmian w załączniku numer 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2014 roku. Paragraf 15. Dokonuje się zmian w załączniku numer 5. Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w artykule 184 ustawy o grantach nienależnych w nadmiernej wysokości w 2014 roku. Wykonanie uchwały, to jest paragraf 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Paragraf 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podana zostaje do publicznej wiadomości przez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym i opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji Budżetu i Planowania Gospodarczego. Komisja Budżetu i Planowania Gospodarczego na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Poproszę o opinię Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych. Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt. Dziękuję. Poproszę Komisję Edukacji, Kultury i Sportu. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Poproszę Komisję Rolnictwa. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. I Komisję Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych ma pytania do Pani Kierownik? Pan Mariusz Wygrzydowski. Mam dwa pytania, ale może nie do Pani Kierownik. Pierwsze pytanie będzie do członka zarządu Pana Lona Karwata. Tutaj na stronie 10 dochody bieżące, część opisowa, oświata i wychowanie. Mamy taką informację, zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 506 260 zł w Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Poadgimnazjalnych nr 2 w związku z rozwiązaniem umowy z firmą Roldrop w Tomaszowie Mazowieckim na sprzedaż, dostarczanie posiłków regeneracyjnych. Moje pytanie jest następujące. Czy w związku z taką sytuacją nie będzie jakichś zwolnień pracowników administracyjnych? Czy nie zostanie tutaj
Zachwiała też sytuacja z praktykami dla uczniów, bo to jest kwota i tak dość znacząca. I czy zostały podjęte działania związane z szukaniem jakby nowych rynków zbytu, prawda? Czyli z nowymi odbiorcami. Jak to na dzień dzisiejszy wygląda? Bo to jedna kwota 500 000, no to świadczy o tym, że tutaj mówimy o poważnej sumie. I drugie pytanie to jest część opisowa wydatki, strona 31 i nie wiem, czy tutaj może pan Andrzej Wodziński, członek zarządu, to są drogi publiczne powiatowe. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 388 200 zł, w tym z przeznaczeniem na strefę płatnego parkowania o kwotę 288 000 zł. I chciałbym się dowiedzieć, co kryje się pod tą kwotą, jakie zadania wypływają tytułu, no nie wiem, obsługi tej strefy płatnego parkowania, jak to wygląda? Panie Przewodniczący, tak, no proszę jeszcze, Szanowni Państwo, Panie Radny, może ja na pierwsze pytanie odpowiem. No niestety tak się stało, że z dniem 31 grudnia 2013 roku została rozwiązana umowa z firmą Rolldrop S.A. w Tomaszowie Mazowieckim na sprzedaż i dostarczenie posiłków regeneracyjnych. Tych posiłków średniorocznie było dostarczane około 600. Z mojej wiedzy wiem, że no, dzisiaj mamy wolny rynek. Spółka Rolldrop wybrała nowego dostawcę. Jest nim firma Dekolt Smaku. Wynika z tego, że to jest no, niższa cena. Co dyrekcja robi z sytuacją zaistniałą? Na chwilę obecną poszukuje no, współpracy z innymi firmami tomaszowskimi. Jest podpisana umowa między innymi z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 na dostarczanie obiadu w formie cateringu. Jest to liczba od 20 do 30 dziennie. Mamy nadzieję, że w miesiącach no, nowego roku już szkolnego 2014-2015, w miesiącach jesienno-zimowych ta liczba obiadów na pewno się zwiększy. Na chwilę obecną szkoła przygotowuje dziennie od 70 do 80 obiadów. To tak może w telegraficznym skrócie. Jeżeli chodzi o, no, czy pani dyrektor planuje zwolnienia z tego tytułu, na chwilę obecną wiem, że w tym obszarze były zatrudnione 3 osoby. Być może, jeżeli no, jakiegoś optymistycznego akcentu nie będzie, może być taka sytuacja, że jedna osoba może utracić zatrudnienie. A praktyki? Praktyki w tej chwili jest to jedna klasa szkoła zasadnicza. Większego zagrożenia nie ma, także tam drobna. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, odpowiadając na pytanie drugie Pana Radnego. Dobrze Pan Radny się domyśla, że ta kwota zmieniona posłuży jako partycypacja w kosztach utrzymania i obsługi strefy płatnego parkowania, oczywiście w naszej części, czyli w części dotyczącej dróg powiatowych. Jeżeli jakieś szczegóły, to proszę dalej, dodatkowe pytanie. Znaczy, gdyby mógł Pan powiedzieć w takim razie, ile powiat osiąga zysku, prawda, na czysto, w takim razie podliczeniu tych kosztów, które ponosi. A to, jeżeli to byłoby w tym momencie ważne, to ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Więc proponuję, że odpowiemy pisemnie. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, otóż zmianami budżetowymi zarówno zwiększaliśmy wydatki na strefę parkowania, jak i również dochody. Dochody zwiększaliśmy o kwotę 380 tysięcy. W zestawieniu zbiorczym macie Państwo, że to wynosi około 1 000 000 zł, tam 955 tysięcy, wszystkie dochody. Natomiast, nie pamiętam, wskaźnik procentowy z tych dochodów jest przekazywany na firmę obsługującą, to jest około 50%, czyli mniej więcej połowy jest naszego dochodu. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jeszcze ma pytania? Pani kierownik nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Za, 23 głosy za, 1 głos
projekt uchwały został przyjęty. Przystępujemy do punktu 9 dzisiejszego porządku, mianowicie rozpatrzenie projektu wraz z autopoprawką i podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu tomaszowskiego na lata 2014-2038. Bardzo proszę panie kierownik o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, wysoka rado, panie starosto, szanowni państwo. Zarząd powiatu przygotował projekt uchwały w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej. Zmiany te są oczywiście konsekwencją zmian zapisanych w budżecie. Zanim omówię i przedstawię jego treść, kilka słów uzasadnienia. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2038 dotyczą prowadzenia przedsięwzięcia pod nazwą IKAR, Innowacja, Kariera, Aktywność, Rozwój, realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki do realizacji w latach 2014-2015 w łącznej kwocie 372 876 zł, z tego wydatki bieżące w roku 2014 242 560 zł, a w roku 2015 130 316 zł. Również zwiększenia w roku 2014 wydatków bieżących o 9 zł, to jest do kwoty 650 154 zł. W przedsięwzięciu pod nazwą Nowe Jutro, Lepsze Jutro, Kompleksowy System Doskonalenia Nauczycieli w powiecie tomaszowskim. I zmniejszenia wydatków majątkowych o 300 tysięcy, to jest do kwoty 550 tysięcy w przedsięwzięciu inwestycyjnym Termomodernizacja budynku trzeciego LO w Tomaszowie Mazowieckim w związku z zakończeniem postępowania przetargowego. Łączne nakłady finansowe w latach 2012-2014 wynoszą 911 620 zł. Natomiast zmiany przedstawione w załączniku numer 1 zarówno do projektu uchwały, jak i do autopoprawki wpływają na wielkość dochodów i wydatków, jakie są zapisane w budżecie. Teraz odczytam projekt uchwały, który już też był omawiany na wszystkich komisjach stałych Rady Powiatu. Uchwała Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu tomaszowskiego na lata 2014-2038. Tu następuje podstawa prawna. Paragraf 1. Dokonuje się zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu tomaszowskiego na lata 2014-2038 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Paragraf 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podana zostaje do publicznej wiadomości przez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poproszę opinię Komisji Budżetu i Planowania Gospodarczego. Komisja Budżetu i Planowania Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt. Dziękuję. Poproszę opinię Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych. Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt. Dziękuję. Poproszę Komisję Edukacji, Kultury i Sportu. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu również zaopiniowała projekt uchwały. Poproszę Komisję Rolnictwa. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. I Komisję Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych ma pytania do pani kierownik referatu? Przystępujemy do głosowania. Skoro nie ma pytań, kto z państwa radnych za przyjęciem projektu, proszę o podniesienie ręki.
23 za, jednogłośnie. Jednogłośnie 23 głosy za. Dziękuję pani kierownik. I przystępujemy do opracowania punktu 10, a mianowicie rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w celu rozpatrzenia skargi pana Przemysława Mazura na dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim w przedmiocie nieudzielenia odpowiedzi na pismo oraz naruszenie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Na podstawie artykułu 16 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, dalej paragrafu 36 statutu powiatu tomaszowskiego uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Rada Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim zleca Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu rozpatrzenie skargi pana Przemysława Mazura na dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. Paragraf numer 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Powiatu. Paragraf numer 3. Uchwała podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w starostwie powiatowym. I paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są pytania odnośnie projektu uchwały? Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 23 za, jednogłośnie. Jednogłośnie 23 głosy za przyjęciem projektu uchwały. Panie przewodniczący, szanowna rado, w związku z podjęciem tej uchwały chciałem poinformować dla tej, szczególnie członków Komisji Rewizyjnej, że wyznaczyliśmy już termin komisji na 14 maja na godzinę 15 związaną z procedurą absolutoryjną. Wobec tego na wstępie tej komisji będziemy procedować sprawy pana skargiego, pana Mazura. To w zasadzie chciałbym jeszcze, żeby referatu prawnego i również przedstawiciel, czy pan Filman też również był na tym posiedzeniu komisji. Ja dziękuję państwu za wszystko, panie przewodniczący. Dziękuję panu przewodniczącemu.